za ścianą snu często rozmyślam czy ludzie w ogóle zastanawiają się nad niejednokrotnie olbrzymim znaczeniem snów oraz nieznanego świata do którego przynależą choć olbrzymia część naszych nocnych wizji to pewnie nic ponad odległe i fantastyczne odbicia przeżyć na jawie na przekór freudowi z jego infantylnym symbolizmem i tak stanowią swego rodzaju pozostałość, której nierzeczywisty i eteryczny charakter nie pozwala na zwyczajną interpretację, i której niejasne, ekscytujące i niepokojące skutki sugerują możliwość krótkotrwałych wejrzeń w sferę rzeczywistości mentalnej, niemniej ważnej od życia fizycznego, a jednak oddzielonej od owego życia murem niemal nieprzebytym. Doświadczenia życiowe nie pozwalają mi wątpić, że gdy człowiek traci ziemską świadomość, w istocie przebywa w innym niecielesnym bycie, zupełnie innym od tego, który znamy i z którego po przebudzeniu pozostają nam jedynie odległe i niewyraźne wspomnienia. Z tych zamazanych i fragmentarycznych wspomnień możemy wnioskować wiele, ale udowodnić bardzo mało. Możemy zgadywać, że w snach życie, materia i energia, jakie znamy na Ziemi, są niekoniecznie stałe i że czas oraz przestrzeń nie istnieją w formie, jaką uznają je nasze wcielenia na jawie. Czasem wydaje mi się, że to mniej materialne życie jest naszym życiem prawdziwszym i że to nasza pusta, ziemska egzystencja jest czymś drugorzędnym lub wręcz pozornym. To właśnie z młodzieńczej zadumy, wypełnionej przemyśleniami tego typu, wybudziłem się zimą 1901 roku, gdy do państwowego zakładu opieki psychiatrycznej, gdzie pracowałem jako starzysta, przywieziono człowieka, którego przypadek miał nieprzerwanie dręczyć mnie od tamtej pory. Nazywał się jak głosiły akta Joe Slater albo Slader. Wyglądem przypominał setki innych mieszkańców regionu Gór Kackil. Był potomkiem tego dziwnego, odrażającego rodu pierwszych wiejskich osadników, których niemal trzy wieki odosobnienia wśród górzystych pustkowi pogrążyły w rodzaju barbarzyńskiej degeneracji, miast popychać do rozwoju, jak i przypadł w udziale ich szczęśliwiej ulokowanym pobratyncom w gęściej zaludnionych stronach. Dla owego, przedziwnego ludu, który na południu Stanów Zjednoczonych Ameryki ma swój dokładny odpowiednik, zwany białymi śmieciami, nie istnieje prawo ani moralność, a jego ogólny poziom mentalny plasuje się pewnie poniżej poziomu wszystkich innych amerykańskich zbiorowości. Joe Slater, który zjawił się w zakładzie pod czujną eskortą czterech policjantów stanowych, przedstawiany jako osobnik wyjątkowo groźny z całą pewnością nie zdradzał żadnych niepokojących oznak gdy ujrzałem go po raz pierwszy choć więcej niż średniego wzrostu i dość pokaźnej postury przedstawiał sobą absurdalny obraz nieszkodliwej głupoty za sprawą bladego wodnistego błękitu małych sennych oczek rzadkiej zaniedbanej i nigdy nie golonej żółtawej brody oraz ciężko opadającej dolnej wargi. Jego dokładny wiek nie był znany, ponieważ jemu podobni nie prowadzą zapisków rodzinnych, nie pokładając zresztą wiary w żadne stałe więzi, lecz po nad czołem i zepsutym stanie uzębienia ordynator dawał mu jakieś 40 lat. Wszystkiego na temat jego przypadku dowiedzieliśmy się z dokumentacji medycznej i sądowej. Człowiek ten włóczęga, myśliwy i traper, w oczach swoich prymitywnych pobratymców zawsze uchodził za dziwaka. Miał zwyczaj sypiać o niezwykłych porach, a po przebudzeniu często mówił o nieznanych sprawach, w sposób tak osobliwy, że budził strach nawet w sercach ludzi tak pozbawionych wyobraźni jak oni. Szło nie tylko o to, że forma jego wypowiedzi była niezwykła – gdyż nigdy nie wypowiadał się inaczej niż w plugawym żargonie typowym dla swojego otoczenia, ale ton i wydźwięk tego, co mówił, był tak tajemniczy, że nikt nie był w stanie słuchać tego bez lęku. On sam był tym z reguły tak samo przerażony i zdziwiony jak jego słuchacze i w ciągu godziny od przebudzenia zapominał wszystko, co powiedział, a przynajmniej co skłoniło go do mówienia na nowo popadając w bydlęcą niemal sympatyczną normalność, właściwą pozostałym mieszkańcom owych wzgórz. Z upływem lat te same aberracje stopniowo przybierały na częstotliwości i sile, aż w końcu, na miesiąc przed jego zjawieniem się w zakładzie, nastąpiła owa wstrząsająca tragedia, która zakończyła się jego aresztowaniem. Pewnego dnia około południa Zapadłszy w głęboki sen poprzedzony libacją w okolicach piątej poprzedniego wieczora, zbudził się wyjątkowo gwałtownie, wydając siebie okrzyki tak straszliwe i nieziemskie, że kilku sąsiadów pobiegło do jego chaty, obrzydliwego chlewu, w którym mieszkał z rodziną tak samo nieopisaną jak on sam. Wpadłszy na śnieg, wyrzucił ramiona w górę i ją wysoko skakać w miejscu. Przez cały czas wykrzykując, że musi dotrzeć do wielkiej, wielkiej chaty ze świecącym dachem i ścianami i podłogą i głośną, przedziwną muzyką w oddali. Gdy dwóch mężczyzn słusznego wzrostu usiłowało go powstrzymać, oparł się im z szaleńczą siłą i wściekłością, krzycząc, że pragnie i musi odnaleźć i zabić Coś, co świeci, trzęsie się i śmieje. Po jakimś czasie, powaliwszy jednego z nich na ziemię, rzucił się na drugiego w demonicznej, krwiożerczej ekstazie, krzycząc upiornie, że wyskoczy wysoko w górę i wypali sobie drogę przez wszystko, co stanie mu na drodze. Krewni sąsiedzi umknęli w panice, a gdy ci, co odważniejsi, wrócili, slejce zniknął zostawiwszy po sobie niedającą się rozpoznać masę, która zaledwie godzinę wcześniej była żyjącym człowiekiem. Żaden z górali nie odważył się go gonić, bardzo możliwe, że z radością przyjęliby jego śmierć z wychłodzenia, ale gdy kilka dni później usłyszeli krzyki dochodzące z pobliskiego wąwozu, zdali sobie sprawę, że w jakiś sposób udało mu się przeżyć. I że koniecznym będzie pozbyć się go w taki czy inny sposób. Ruszyła za nim uzbrojona grupa, której pierwsze zamiary były z początku nieznane. Lecz po tym jak jeden ze skądinąd mało popularnych policjantów stanowych przypadkiem zauważył owych samozwańczych tropicieli, potem przesłuchał a w końcu przyłączył się do nich, otrzymali oni oficjalne przyzwolenie władz na poszukiwania. Trzeciego dnia Slejcera znaleziono nieprzytomnego pod drzewem i zabrano do najbliższego więzienia, gdzie jak tylko odzyskał zmysły przebadali go psychiatrzy z Albany. Im sprawę przedstawił jasno. Poszedł spać, powiedział pewnego popołudnia, pofolgowawszy sobie nadmiernie z alkoholem. Obudził się z zakrwawionymi rękoma na śniegu przed swoją własną chatą a u jego stóp leżały zmasakrowane zwłoki sąsiada, Petera Slejdera. Przerażony rzucił się do lasu w próbie ucieczki z miejsca najwyraźniej własnej zbrodni. Niczego więcej zdawał się nie wiedzieć. Nawet doświadczeni śledczy nie byli w stanie wyciągnąć od niego żadnej dodatkowej informacji. Tej nocy spał spokojnie, a następnego ranka zbudził się, nie zdradzając żadnych szczególnych oznak, Oprócz lekko zmienionego wyrazu twarzy. Doktor Bernard, który obserwował pacjenta, dostrzegł w jego bladoniebieskich oczach jakiś blask szczególnego rodzaju, a w obwisłych wargach ledwo dostrzegalne napięcie jakby przemyślanej determinacji. Jednak poddany przesłuchaniom Slejce znów popadł w zwyczajową tempotę i tylko powtórzył to, co zeznał poprzedniego dnia. Trzeciego dnia nastąpił pierwszy z jego ataków psychicznych. Po niespokojnym śnie wpadł w tak potężny szał, że dopiero wysiłkami czterech ludzi wciśnięto go w kaftan bezpieczeństwa. Po śnie wpadł w tak potężny szał, że dopiero wysiłkami czterech ludzi wciśnięto go w kaftan bezpieczeństwa. Psychiatrzy z wielką uwagą słuchali jego słów, gdyż sugestywnie, choć w dużej mierze, Sprzeczne i bezładne opowieści jego krewnych i sąsiadów wzmogły ich ciekawość. Slejce szalał ponad 15 minut, bełkocząc w swym prymitywnym dialekcie o olbrzymich budowlach ze światła, oceanach przestrzeni, dziwnej muzyce i cienistych górach i dolinach. Lecz przede wszystkim rozpowiadał na temat jakiegoś tajemniczego, lśniącego bytu który trząsł się śmiało i przedrzeźnią go. Wyglądało na to, że ta olbrzymia, niezbadana istota wyrządziła mu jakąś wielką krzywdę, a zabicie jej w akcie triumfalnej zemsty stanowiło marzenie jego życia. Aby jej dosięgnąć, mówił, przeleciałby otchłanie pustki, paląc każdą przeszkodę, jaka stanęłaby mu na drodze. Wciąż o tym mówił, aż raptownie przestał. Ogień szaleństwa zgasł w jego oczach. Potoczył po swoich słuchaczach tępem zdziwionym wzrokiem i zapytał, dlaczego jest związany. Doktor Bernard rozpiął skórzaną uprząż i nie zakładał mu jej aż do wieczora, kiedy to udało mu się przekonać slejcera do włożenia jej z własnej nieprzymuszonej woli dla swojego dobra. Slejce przyznał, że czasem zdarza mu się dziwnie gadać, choć sam nie wie czemu. Z upływem tygodnia nastąpiły kolejne dwa ataki, ale lekarze nie dowiedzieli się z nich zbyt wiele. Wiele spekulowali na temat źródła wizji Slatera, ponieważ skoro nie umiał czytać i pisać, i najwyraźniej nigdy nie zetknął się z żadną legendą ani baśnią, jego fantastyczne wyobrażenia były dość niewytłumaczalne. O tym, że nie mogły pochodzić z żadnego powszechnie znanego mitu ani romansu świadczył fakt, Iż nieszczęsny szaleniec posługiwał się jedynie swoją własną prostą mową. Opowiadał o rzeczach, których nie rozumiał i nie był w stanie zinterpretować, o rzeczach, których, jak twierdził, sam doświadczył, ale nie mógł się o nich dowiedzieć z żadnej normalnej czy składnej narracji. Lekarze wkrótce zgodzili się, że źródłem owych kłopotów są chorobliwe sny. Sny, których wyrazistość mogła przez jakiś czas całkowicie przesłonić jasność umysłu, takiej bądź co bądź miernoty. Zgodnie z literą prawa, Slejtera skazano za morderstwo, uniewinniono przez wzgląd na niepoczytalność i osądzono w zakładzie, w którym ja piastowałem moją skromną posadę. Wyznałem już, że nieustannie zajmuje mnie życie senne, i z tego wnosić możecie z jakim zapałem oddałem się badaniom nad nowym pacjentem, jak tylko w pełni zapoznałem się z jego przypadkiem. Zdawał się wyczuwać we mnie swoistą serdeczność, wynikającą niewątpliwie z zainteresowania, którego nie byłem w stanie ukryć, oraz łagodności z jaką go przysłuchiwałem. Nie żeby poznawał mnie podczas swoich ataków, gdy z zapartym tchem śledziłem jego chaotyczne, a kosmiczne słowo obrazy, lecz kojarzył mnie w swoich cichych chwilach na jawie, gdy siedział pod zakratowanym oknem i plutł kosza ze słomy i wikliny, może tęskniąc za górską wolnością, której nigdy już nie mógł doświadczyć. Jego krewni nigdy go nie odwiedzali, pewnie znaleźli sobie już nową głowę rodziny, jak to ten dekadencki lud z górmią w zwyczaju. Stopniowo zaczynałem odczuwać coraz większy podziw dla szaleńczych i fantastycznych konceptów Josslatera. Choć sam w sobie był osobnikiem żałośnie podrzędnym, zarówno pod względem mentalnym, jak i językowym, to jego świetliste, tytaniczne wizje, nawet opisywane w barbarzyńskim i nieskładnym na rzeczu, bez wątpienia mogły zrodzić się tylko w nadrzędnym lub wręcz wybitnym umyśle. W jaki sposób często zapytywałem sam siebie, zasiedziała wyobraźnia degenerata Scatskill mogła zrodzić wizje, których samo posiadanie przemawiało zatlącą się gdzieś tam iskierką geniuszu? W jaki sposób taki tempak zgłuszy mógł dostrzec choćby przebłysk tych połyskliwych, świetlistych przestrzeni, o których wygadywał podczas szaleńczego delirium? coraz bardziej nabierałem przekonania że w tej pożałowania godnej istocie która kuliła się przede mną mógł skrywać się zalążek czegoś co przechodziło moje własne pojęcie czegoś co kompletnie przechodziło pojęcie moich najbardziej doświadczonych ale obdarzonych mniejszą wyobraźnią kolegów lekarzy i naukowców jednakowoż nie byłem w stanie niczego od niego wydobyć Moje wnioski sprowadzały się do tego, że podczas swego rodzaju półbezcielesnego życia sennego, slejce wędrował lub płynął przez cudowne i zdumiewające doliny, łąki, ogrody, miasta i pałace światła, wśród bezkresów nieznanych człowiekowi. Nie był podówczas wieśniakiem ani degeneratem, tylko istotą wiodącą żywot ważny i barwny poruszającą się dumnie i władczo, której zagrażał jeden tylko wróg, zdający się istotą o strukturze widzialnej, choć bezcielesnej, nie posiadającą jednak ludzkich kształtów, gdyż slejce nigdy nie mówił o nim jako o człowieku, ale o rzeczy. Ta rzecz wyrządziła mu jakąś straszliwą, choć nienazwaną krzywdę, którą ten wariat, o ile istotnie był wariatem, pragnął pomścić. Ze sposobu, w jaki Slejce odnosił się do łączących ich stosunków, wnioskowałem, że on i ta świetlista rzecz spotykali się na równej stopie, że w jego sennym życiu on sam był świetlistą rzeczą tej samej rasy, co jego wróg. To wrażenie potęgowały często odniesienia do latania w przestworzach i palenia wszystkiego, co stanie mu na drodze. Jednak te koncepty wyrażane były w prymitywnych słowach, zupełnie nie nadających się do oddania ich w pełni, która to okoliczność przywiodła mnie do wniosku, że jeśli istniał prawdziwy świat snów, język mówiony nie był środkiem do przekazywania w nim myśli. Czy to możliwe, że senna dusza, zamieszkująca to podrzędne ciało, gorączkowo usiłowała wyrazić coś, czego ten prosty, i nieposłuszny język tempaka nie był w stanie oddać? Czy to możliwe, że znalazłem się twarzą w twarz z intelektualnymi emanacjami, które były w stanie wytłumaczyć tajemnice, gdybym tylko zdołał je odkryć i odczytać? O wszystkim tym nie powiedziałem moim starszym kolegom, gdyż wiek średni jest sceptyczny, cyniczny i nieskory do przyjmowania nowych idei. Nadomiar złego ordynator zakładu dopiero co ostrzegał mnie po ojcowsku, że się przepracowuje, że umysł mój potrzebuje wypoczynku. Od dawna byłem zdania, że na myśl ludzką składa się zasadniczo ruch cząsteczkowy czy też atomowy przetwarzany albo w fale, albo energię podobną ciepłu, światłu i elektryczności. To przekonanie już od wczesnych lat skłoniło mnie do rozważań na temat możliwości telepatii czy innej komunikacji mentalnej za pośrednictwem stosowanej aparatury, a na studiach skonstruowałem zestaw instrumentów nadawczo-odbiorczych, nieco podobnych do topornych narzędzi używanych w telegrafii bezprzewodowej w owych prymitywnych czasach sprzed radia. Przetestowałem je z pomocą innego studenta, lecz nie otrzymawszy żadnego rezultatu, rychło dołączyłem je do mojej kolekcji innych różności, które mogły mi się przydarzyć z czasem. Teraz owładnięty gorącym pragnieniem zbadania życia sennego Joe Slaycera, wydobyłem je na nowo i kilka dni spędziłem na naprawach. Gdy były już zdatne do użytku, nie przepuściłem żadnej okazji, żeby je testować. Podczas każdego wybuchu agresji podłączałem nadajnik do czoła slejcera, a odbiornik do własnego, cały czas dokonując drobnych poprawek na różne hipotetyczne częstotliwości fal energii intelektualnej. Miałem słabe pojęcie, w jaki sposób takie myślowe impresje miałyby skutecznie przekazane wzbudzić w moim mózgu jakąś inteligentną reakcję. Byłem jednak przekonany, że będę w stanie je wyczuć i zinterpretować. W tym duchu kontynuowałem moje eksperymenty, nikogo jednak nie informując o ich charakterze. Nastąpiło to wreszcie 21 lutego 1901 roku. Patrząc wstecz, teraz, po latach, widzę, jak nieprawdopodobnym się to wydaje. Czasem wręcz zaczynam przypuszczać, że stary Fenton mógł mieć rację, przypisując to wszystko mojej nadmiernie pobudzonej wyobraźni. Pamiętam, że był dla mnie niezmiernie miły i wysłuchał mnie z dużą cierpliwością, ale później przepisał mi proszki na nerwy i zalecił pół roku urlopu, na który wyjechałem po tygodniu. Tej pamiętnej nocy byłem poruszony i rozgorączkowany, gdyż nie ulegało wątpliwości, że mimo doskonałej opieki Joe Slater umiera. Może tęsknił za swoją górską wolnością, a może przewrót jaki dokonywał się w jego umyśle Okazał się jednak zbyt dotkliwy dla jego ociężałej powłoki ziemskiej. Dość powiedzieć, że w tym wyniszczonym ciele płomyk życia ledwie pełgał. Na sam koniec Slejce zrobił się senny, a gdy nastał zmrok, zapadł w niespokojny sen. Nie wciskałem go w kaftan bezpieczeństwa, który zwykle zakładam do snu, ponieważ widziałem, że jest zbyt słaby, żeby stanowić jakiekolwiek zagrożenie, nawet gdyby przed odejściem jeszcze raz osunął się w obłęd i obudził. Umieściłem jednak obie końcówki kosmicznego radia na swoim i jego czole, wciąż żywiąc płonną nadzieję na pierwszą i ostatnią wiadomość ze świata snu w tych ostatnich krótkich chwilach. W celi razem z nami przebywał jeszcze jeden pielęgniarz, nierozgarnięty chłopina, który nie pojmował celu owej aparatury, ani nie interesował się moimi zamierzeniami. Widziałem, jak wraz z upływem czasu głowa opada mu coraz niżej, ale nie budziłem go ze snu. Ja sam, ukojony miarowymi oddechami śpiących, zdrowego i umierającego, chwilę później też musiałem przysnąć. Tym, co mnie obudziło, były dźwięki dziwnej, lirycznej muzyki. Akordy i wibracje harmonicznej ekstazy podrywały każdą moją kończynę, a wygłodniały wzrok pożerał porażające, nieskończone piękno. Ściany, kolumny i architrawy żywego ognia świeciło oślepiająco wokół miejsca, w którym zdawałem się unosić w powietrzu, wystrzeliwując nieskończenie wysoko w górę ku nieopisanej urody sklepieniu. Ów popis pałacowej wspaniałości wzbogacały kołujące kalejdoskopowo przebłyski, rozległych równin i czarownych dolin, wysokich gór i zachęcających jaskiń, wszelkich możliwych przejawów najpiękniejszej scenerii, jakie tylko mogły mi przyjść do głowy, a jednocześnie stworzonych w całości z jakiejś świetlistej, bezcielesnej, plastycznej masy, której konsystencja przywodziła na myśl raczej ducha niż materię. Gdy tak patrzyłem, odniosłem wrażenie, że klucz do owych zapierających dech w piersiach metamorfoz skrywa mój własny mózg, ponieważ każdy widok jawił mi się takim, jaki mój umysł najbardziej pragnął ujrzeć. W tej elizejskiej krainie nie byłem obcy, gdyż każdy widok i dźwięk zdawały mi się znajome, dokładnie tak, jak było wieki temu i jak będzie w przyszłych wiekach. Wtedy też odczułem bliskość potężnej aury mojego świetlistego brata, który zbliżył się i nawiązał ze mną kontakt. Dusza w duszę, cichą, doskonałą wymianę myśli. To była godzina nadciągającego triumfu, bo czyż mój towarzysz nie uwalniał się wreszcie z poniżających tymczasowych okowów, uciekając na zawsze i gotując się do pogoni za przeklętym ciemiężcą, aż po najdalsze krańce eteru by dokonać na nim palącej kosmicznej zemsty, od której zadrżą sfery niebieskie. Unosiliśmy się tak przez jakiś czas, aż zacząłem dostrzegać lekkie zacieranie i gaśnięcie obiektów wokół nas, zupełnie jakby jakaś siła przyzywała mnie na Ziemię, w miejsce, gdzie akurat miałem najmniejszą ochotę wracać. Istota obok również zdawała się odczuwać te zmiany. Albowiem stopniowo doprowadzała swój wywód do końca, a sama przygotowywała się do zejścia ze sceny, znikając z mi z oczu nieco wolniej niż pozostałe obiekty. Wymienionych zostało jeszcze kilka myśli i wiedziałem, że mój świetlisty brat i ja wracamy do niewoli, choć dla niego będzie to ostatni raz. Żałosna, ziemska powłoka była już niemal na wykończeniu. Za niecałą godzinę mój towarzysz miał być gotów do podążania za swoim ciemiężcą drogą mleczną po najdalsze gwiazdy, po sam kres nieskończoności. Moje ostatnie wrażenia z tej gasnącej sceny światła oddzieliły się gwałtownym wstrętem od nagłego i cokolwiek wstydliwego przebudzenia i wyprostowania się w fotelu na widok umierającej postaci, poruszającej się niepewnie na łóżku. Joe Slejce istotnie się budził, choć pewnie po raz ostatni. Gdy przyjrzałem się bliżej, na jego pożółkłych policzkach dostrzegłem plamy czerwieni, których tam wcześniej nie było. Wargi również wydawały mi się inne, mocno zaciśnięte, jakby jakąś mocą silniejszą od samego Slejtera. W końcu cała twarz z wciąż zamkniętymi oczami przybrała wyraz napięcia, a głowa poruszała się niespokojnie. Nie budziłem śpiącego pielęgniarza, tylko poprawiłem lekko pokrzywione opaski mojego radia telepatycznego, pragnąc złowić ostatnią pożegnalną wiadomość, jaką mógłby mi chcieć przekazać. Naraz głowa zwróciła się gwałtownie w moją stronę, a powieki rozwarły się, wprawiając mnie w niemy podziw. Człowiek, który kiedyś był Joe Slacerem, degeneratem z Catskill, Teraz wpatrywał się we mnie parą świetlistych, szeroko otwartych oczu, których błękit zdawał się subtelnie pogłębiony. W spojrzeniu tym nie było znać ani manii, ani degeneracji i nie miałem cienia wątpliwości, że spoglądam na twarz, która skrywa żywy umysł wysokiej próby. W tym momencie mój mózg zdał sobie sprawę z ciągłego zewnętrznego wpływu, jaki był nań wywierany. Zamknąłem oczy, żeby lepiej skupić myśli i zostałem nagrodzony potwierdzeniem, że moja wyczekiwana wiadomość mentalna nareszcie nadeszła. Każda przekazywana idea natychmiast nabierała kształtów w mym umyśle i choć nie został użyty żaden język, moja zdolność kojarzenia, pojmowania i wyrażania myśli była na tyle duża, że zdawałem się odbierać przekaz w najzwyklejszej angielszczyźnie. Joe Slater nie żyje. Rozległ się mrożący krew, żyła głos lub też przekaz za ściany snu. Otworzyłem oczy, zaciekawiony i przerażony, żeby dopatrzeć się o znaki agonii, ale błękitne oczy cały czas poglądały spokojnie, a twarz wciąż nosiła wyraz żywej inteligencji. Głos mówił dalej. Dla niego to lepiej. Ponieważ nie był w stanie unieść ciężaru aktywnego umysłu i istoty kosmicznej. Jego obrzydliwe ciało nie mogło znosić ciągłego przestawiania się z życia ziemskiego na znieziemskie. Było w nim za wiele zwierzęcia, za mało z człowieka, a jednak to dzięki temu niedostatkowi udało ci się mnie odkryć, gdyż kosmiczna i ziemska dusza w zasadzie nigdy nie powinny się spotykać był moim codziennym koszmarem i więzieniem przez czterdzieści dwa z waszych ziemskich lat. Jestem taką samą istotą jak ta, którą stałeś się w czasie swojego snu bez snów. Jestem twoim świetlnym bratem i unosiłem się wraz z tobą wśród promiennych dolin. Nie wolno mi zdradzić twojemu ziemskiemu wcieleniu na jawie, kim jesteś w swoim prawdziwym wcieleniu ale wszyscy jesteśmy wędrowcami rozległych krain i podróżnikami wielu czasów. Za rok mogę zamieszkać w mrocznym Egipcie, który ty nazywasz starożytnym, albo w okrutnym imperium tsan -Hana, które nadejdzie za trzy tysiące lat. Ty i ja zawędrowaliśmy też w światy krążące wokół czwartego Artura. I zamieszkiwaliśmy w ciałach owadzich filozofów, którzy pędzają dumnie po czwartym księżycu Jowisza. Jakże mało ziemskie ja wie o życiu i jego rozległych wymiarach, jakże mało skądinąd słusznie dla własnego spokoju ducha. Odręczycielu mówić nie mogę, wy na ziemi, niechcący wyczuliście jego daleką obecność, nadając jego migoczącemu światłu imię Algol, gwiazda demona. Całe neony na próżno dążyłem, żeby spotkać i pokonać cię ciemiężce, powstrzymywany przez ograniczenia cielesne. Dzisiaj ruszam niby Nemezis, niosąc sprawiedliwy i ognisty kataklizm zemsty. Ujrzysz mnie na niebie, w pobliżu gwiazdy demona. Nie mogę mówić już więcej, albowiem ciało Joe Cera stygnie i sztywnieje, a jego nienawykłe do pracy zwoje mózgowe przestają być mi posłuszne. Byłeś mi przyjacielem w kosmosie, byłeś mi jedynym przyjacielem na tej planecie, jedyną duszą, która wyczuła i wyszukała mnie w obrzydliwej powłoce która spoczywa na tej leżance. Spotkamy się znowu, może wśród lśniących mgieł Miecza Oriona, może na którymś z ponurych płaskowyżów prehistorycznej Azji, może dziś w niezapamiętanych snach, może pod jakąś inną postacią Eony stąd, gdy układ słoneczny ulegnie zagładzie. W tym momencie fale mózgowe gwałtownie ustały, a blady oczy śpiącego, czy powinienem rzec martwego, zaszły rybią mgłą. Na wpół otępiały zbliżyłem się do leżanki i ująłem jego nadgarstek, ale okazał się zimny, sztywny i pozbawiony pulsu. Ziemiste policzki pobladły, grube wargi rozchyliły się, ukazując obrzydliwie przegniłe kły degenerata Joe Slaycera. Zadrżałem, na straszliwą twarz naciągnąłem koc i zbudziłem pielęgniarza, potem wyszedłem z celi. Odczułem naglącą i niewytłumaczalną potrzebę snu, ale nie zapamiętałem niczego z tego, co mi się śniło. Konkluzja? Jakiż suchy wywód naukowy może poszczycić się takim efektem retorycznym. Spisałem jedynie pewne sprawy, które jawiły mi się faktami, pozwalając Wam zinterpretować je sobie po swojemu. Jak już przyznałem, mój przełożony, sędziwy doktor Fenzon, przeczy prawdziwości moich słów. Twierdzi, że dopadło mnie załamanie nerwowe i że należał mi się długi płatny urlop, którego tak skwapliwie mi udzielił. Klnie się też na swój lekarski honor, że Joe Slater był zaledwie lekkim paranoikiem, którego fantastyczne rojenia musiały mieć źródło w prymitywnych podaniach ludowych przekazywanych z pokolenia na pokolenie, nawet w najbardziej zdegenerowanych społecznościach. Wciąż mi to powtarza, ja i tak nie mogę zapomnieć, co widziałem na niebie w noc po śmierci Joe Slacera. Abyście nie uznali mnie za stronniczego, niechaj inne pióro złoży to ostatnie świadectwo, które być może dostarczy konkluzji, jakiej się spodziewacie. Zacytuję fragment raportu o gwieździe Nowa Persei, Słowo w Słowo, ze znamiennym autorytetem w dziedzinie astronomii, profesorem Garrettem Perwisem. 22 lutego 1901 roku dr. Anderson dokonał odkrycia wspaniałej nowej gwiazdy w pobliżu Algola. Do tej pory nie widziano w tym miejscu żadnej innej gwiazdy. W przeciągu 24 godzin nieznajoma stała się jaśniejsza od kapeli. Po tygodniu czy dwóch wyraźnie przygasła, a po kilku miesiącach stała się niemal niewidoczna gołym okiem. Lajkując i komentując ten materiał wspierasz moją pracę. Subskrybuj, by być na bieżąco.